Śluza, a na nakach dam radę?
Kaukazie na takiej przyłęczy wysokiej jechaliśmy z 6 godzin, kurwa, nikogo nie było. Chłopów Pajero leży w rowie. Kurwa, patrzymy, czy żyje tam ktoś. Nie, ale patrzy, ktoś z góry idzie, coś krzyczy, kurwa. Się pytamy, chłopa, co ty tu robisz, nie? A, bo samochód tam tu wpadł 3 dni temu. I on idzie, co wy tu robicie? No a co będziemy robić? No siedzimy tu, czekamy na to. Bo drogę mają do 28 maja otworzyć i tu ciężki sprzęt już doniecie. A wy i tak tam dalej nie przyjedziecie. Chodźcie, idziecie do nas, kurwa, mamy gandzie, kiełbasę i wódkę. I wystarczy. My jeszcze tydzień tu będziemy siedzieć. Kurwa, pedlery. Co? Zamawiać nowe opony, nie? A, Anaki. Nowe Anaki. Nowe Anaki. Z dobrym bieżnikiem. Albo na tym te trochę. Nowaki. Na nowych Anakach to w ogóle, kurwa, przepierdolisz. W ogóle inaczej. Na tym byłeś miał lżejsze, bo już trochę odchudzone są. Jak na nie. Ale gdzie lżejszy motor? Słuchajcie, przód trzymał. Co ci trzymało? Przód? Marek, kurwa, jeszcze. Marek, skup się, kurwa, jeszcze raz odpowiedz na pytanie. Co ci trzymało? Nie by się po prostu nie chciał. Kleił mu przód. Przód trzymał, ale tył nie reagował. Ale nie, rzeczywiście potwierdzam, miał trakcję na przodzie. Zawsze dupa mu spierdalała. Tył nie robił roboty, ale to jest stary Andrzej.